blisko 700 gości spotyka się dziś, jutro, pojutrze w Świdnicy, aby rozmawiać o sprawach turystyki. Już od kilkunastu lat turystyka jest traktowana jako bardzo poważna gałąź gospodarki narodowej i chcemy wspólnie pracować nad tym, aby to była gałąź coraz bardziej dochodowa. Chcemy też, aby w tym podziale tortu uczestniczyły również samorządy. Może nie tyle wprost, bo my oczywiście nie jesteśmy przedsiębiorcą, ale chcemy dowiadywać się, jak możemy skuteczniej, lepiej wykorzystywać walory turystyczne, jak promować nasze miasta, nasze miejscowości, nasze regiony, aby ściągać tutaj przybyszów zarówno z zagranicy, jak i z Polski. Stąd właśnie narodził się pomysł na taki kongres, pierwszy kongres turystyki polskiej, który zgromadził w Świdnicy przedstawicieli wszystkich ogólnopolskich organizacji i instytucji turystycznych. Przede wszystkim jednak są tutaj przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, naszego głównego partnera, partnera także w finansowaniu kongresu. Bardzo nas to cieszy, że nasz pomysł spotkał się z takim odzewem, że w organizację włączył się Urząd Marszałkowski, Związek Miast Polskich, że przybyli tu przedstawiciele także całej branży turystycznej, hotelarze, restauratorzy, producenci sprzętu. Będziemy przez 3 dni debatować o tym, jak rozwijać polską turystykę, jak sprawiać, żeby nasz kraj, nasze regiony były coraz bardziej rozpoznawalne w świecie, w Polsce i coraz chętniej odwiedzane. To wydarzenie ma dość duże znaczenie. Myślę, że nawet można powiedzieć przełomowe. Jesteśmy tutaj zebrani po to, żeby przez najbliższe 2 dni rozmawiać o kondycji polskiej turystyki, o tym, co tak naprawdę mamy wspólnie zrobić, żeby te trendy, pozytywne trendy, które widzimy, które są za nami, jeżeli chodzi o ten sezon, ustabilizować i też profesjonalizować branżę, a także nas wszystkich. Ja osobiście oczekuję od Państwa wniosków, które pomogą nam w Ministerstwie kreować pewne rozwiązania prawne, organizacyjne, może także finansowe, które będą wspierać zarówno samorząd terytorialny, innych partnerów, może także przedsiębiorców w tej drodze do tej destynacji, wymarzonej wielkiej destynacji Polski. Pani Prezydent, a jakie korzyści dla Świdnicy płyną z organizacji kongresu? Korzyści są bardzo proste, ponieważ przyjeżdża tu cała branża turystyczna, przyjeżdżają tu najważniejsze osoby, które o turystyce wiedzą bardzo dużo, przyjeżdżają eksperci wyższych uczelni, instytucji naukowych. Mamy nadzieję, że wywiozą stąd dobre informacje o naszym mieście i kiedyś przyjadą tutaj właśnie jako przybysze, jako odwiedzający i będą też o nas dobrze mówić w tych miejscach, gdzie na co dzień pracują i żyją. Poproszę wszystkich zebranych na scenie o wygłoszenie jednej konkretnej formułki. Najpierw ja, potem wy naraz. Uwaga. Cytuję. Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy uważam za otwarty. Nic trudnego w związku z tym na 3-4. Ja 3-4, czy jeszcze powtórzyć? Nie, dobrze. Okay. Uwaga, 3-4. Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy. A nie. Uwaga, jeszcze raz. Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy uważam za otwarty. I teraz wy. Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy uważam za otwarty. I jest otwarty!